Bardzo ładna wyliczanka. Mało tego, proszę Państwa, oni mają swoje własne książki, swoje społeczności, mają swój na świecie kanał telewizyjny i naprawdę nie jedzą, nie piją, chodzą i żyją. Trzeba by na pewno tak to należy rozumieć. Kim ci Bretarianie są, sobie dzisiaj porozmawiamy. Spartiatik! Z gośćmi w studiu. Dariusz Stoczyński, Bretarianin od 11 miesięcy. Tak, od 11 miesięcy. Jeszcze żyje. Normalnie i funkcjonuje. Coraz lepiej. I teraz uwaga, bo obok niego Zofia Buczma-Weni, która stosuje dietę praniczną, czyli odżywianie energią słoneczną. Od ilu lat? 13. I ma się dobrze, jak sądzę. Coraz lepiej. No 13 lat nie jest. Lekarz medycyny Paweł Błaszczyszyn, który się zajmuje medycyną naturalną, specjalizacja orto. Chciałem powiedzieć, że biorą po prostu narkotyki, dlatego żyją i coś tam. To jedyne paliwo, które już mi zostało. Meta. Pedia to ta wyuczona w szkole. No właśnie, o co chodzi w ogóle w tym? Kiedy pan jadł coś ostatni raz? Naprawdę 11 miesięcy temu? Taki prawdziwy posiłek typu śniadanie, obiad, kolację. Na przykład. Ponad 11 miesięcy. 11 ale McDonalda wczoraj. Ale co to znaczy prawdziwy posiłek? Bo zdarzyło się, że zjadłem czekoladkę przez te 11 miesięcy, tak? Albo cukierka, albo ciastko. A czym pan się... 11 miesięcy od cukierka. Co tu się dzieje? Żył przez owe 11 miesięcy. No, energią kosmiczną, praną, światłem, różnie to nazywają, nie potrafię zdefiniować. To ty jesteś rośliną? Czym dokładnie, ale pewnie tym samym, co wszyscy, tak? Tylko państwo, inaczej pobieram tą energię. Państwo wiedzą, że wielu widzów, niektórzy prowadzący wskazują na siebie, mogą się pytać, ale o co chodzi? Wszystko rozumiem, ale gdzieś są granice brawury, jak mawia Marzena Rogalska. O co chodzi z tą energią praniczną? Może nam pani to wyjaśnić? Załóżmy, że nigdy w życiu o tym nie słyszeliśmy. Proszę nas nie wystraszyć i opowiedzieć, o co chodzi. Może nawiążę do takiego epizodu z pociągu. Kiedyś jechałam w pociągu i zakonnica czytała jakąś broszurkę. Pożyczyła mi ją na chwilę. Okazało się, że była to broszurka napisana przez przeorysze. Przeorysza napisała tak, że ona nie wie nic, na czym polega fotosynteza, jeśli chodzi o rośliny, ale wie, że rośliny pobierają życiodajną energię i funkcjonują. I że człowiek tak naprawdę tak samo funkcjonuje. Dla mnie... Aha! Chyba, żeby tak było, to człowiek musiał być orkiem zielonym, żeby jakiś sens to miało. I w wodzie stać cały dzień. O co chodzi? O, Diz może by przeżył. Bez jedzenia, no. Fotosynteza na balkonie codziennie. Rośliny mają chlorofil, przepraszam. My nie mamy. Tak, ale mówiąc, pobieramy energię... Tak, ale zamknij mordę, bo to jest tylko szczegół, tak? Zamknij mordę i daj mi się wypowiedzieć. Jedni to nazwą miłość Boga, tak jak zakonnica, inni nazwą to boską energią, życiodajną siłą, kosmiczną energią, praną, chi i najróżniejszy sposób. Ja to nazywam też esencją życia. Ale Ola, jesteś piękna jak róża, może przejdziesz na praniczną energię. Ona się odżywia essą. Interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Essa we mnie płynie. Double podkreślenie dał na Goliborde 5 zł. Witam. Witam, Double, siema. Inni to nazwą chorobą psychiczną. Za bardzo lubię jeść. Ale pani Zofio, pani też nie je nic? Zjadam od czasu do czasu. To znaczy? Przyjemności. Ale co to znaczy? To znaczy 3 razy dziennie. Ale zapomniałam wspomnieć. Czy od czasu do czasu? Raz w tygodniu? To znaczy tak, to może być raz na 3 miesiące. To może być raz na miesiąc. Może się zdarzyć, że w ciągu miesiąca zjem kilka razy, ale objętościowo jest to tyle, co garstka albo 2 garście. Czyli to nie jest tak, że pani do funkcjonowania potrzebuje jedzenia? Nie potrzebuję absolutnie. Mogłaby pani nie jeść nic, kompletnie. Nic. I mam wtedy coraz więcej energii. Jeśli coś zjadam, to świadomie po to, żeby towarzyszyć komu, żeby obniżyć swoją energię i wibrację, tak? I żeby łatwiejsza była komunikacja. Ona je, żeby mieć mniej energii. Ja pierdzielę. Co się dzieje? Jak? I jedzenie traktuję jako czynnik regulacji relacji społecznych. Tak, niech udowodni, masz rację. Niech ją na balkonie zamkną na 3 miesiące. Zobaczymy, co się stanie. Otwierasz, a tam taki sucharek leży. Fajne by to było. Tak bym powiedziała. To znaczy, że jedzenie pani szkodzi? Nie. Nie. Osłabia pani energię. Chodzi tylko o to, żeby
doszlusować poziomem energetycznym do innych, tak? Bo panią roznosi tę energię. Tak, tak i żeby jest. Się inni... Nie roznosi, ale mam jej bardzo dużo. Mogę nie spać godzinę na dobę, a czasami... Kiedyś było tak, że przez 5 dni, przez 5 nocy i 6 dni w ogóle... No dlatego jest Walter White obok, wiedziałem. Ona musi brać porządny towar i Walter White to dostarcza, dlatego ona nie śpi po 5 dni z rzędu. Po to on jest w tym programie, on tam powie tak, ja wiem jak oni to robią i zaraz wyciągnie. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. 97% czystości narkotyku. 5 zł. Spartiatix, kocham cię, puść dla mnie piosenkę o rengarze. Dzięki widzu, nie, na razie nie, ok. Ale potem może. Przez 5 nocy i 6 dni w ogóle funkcjonowałam na okrągło. Natomiast ciało potrzebuje trochę poleżeć, więc na tą godzinę czy dwie trzeba się położyć, warto położyć się. Natomiast dla dobrego samopoczucia... To jest coś dla pracowników. Tak, dla osób i tych, co mają hobby. Dla dobrego samopoczucia tych ludzi, którzy są w moim otoczeniu, dobrze jest coś od czasu do czasu zjeść. Znaczy z jedzeniem może być to napój, tak? Proszę mi jeszcze tylko powiedzieć, zapytam sąsiada. Pani trochę uprzedziła moje pytanie. Pan jest bardzo szczupłym człowiekiem. Pan pod wpływem prany tak schudł, czy zawsze był pan szczupły? Znaczy, po przejściu na odżywianie się praniczne 15... Jezu, jesteś tak dawno, cię nie widziałem, myślałem, że cię zabili. A tu taki kurwa chuj, pewnie na ciebie to był gaz za drogi. Co ty piszesz, chłopie, opanuj się, hamuj się. Ty już wiesz, że przegiałeś, nie? Nie zadawaj mi tego pytania. 10 kg schudłem. Okej, czy energii pan nie stracił? Nie, mam coraz więcej. A unika pan wysiłku fizycznego, czy normalnie pan go stosuje? 3 razy w tygodniu crossfit, teraz piłka nożna i od czasu do czasu tenis. A i z Pudzianowskim jeszcze ćwiczy. No co ty pieprzysz? Chłopie, bo nie wyrobię. No proszę, to teraz dobrze, mamy lekarza, więc zapytajmy spacer farmera 2 razy w tygodniu, jak to jest po 500 możliwe, kilo na łapę. Przecież wiadomo, że 45 dni to jest maksimum, co człowiek może przeżyć bez jedzenia. 76. Przypadek... Crossfit, wiedziałem, że coś z nim nie tak. Jest, Walter White coś mówi. I zobacz, najbardziej oglądany fragment, jak Walter mówi. Możliwe, bo przecież wiadomo, że 45 dni to jest maksimum, co człowiek może przeżyć bez jedzenia. 76. Przypadek protestu głodowego, który zakończył się śmiercią w Irlandii w 90 roku. To już jakiś ekstrem. Z naukowego oni punktu widzenia... Ze śmiechu nie mogą wytrzymać, że tak... Trolują w programie. To jest aberracja. Nic nie wskazuje na to, żeby poza państwa słowami... Zobacz tego typu, on wie. Widziałeś to? On wie. Słowami... Ja pierwsze, strolowałem Polaków o 10 rano i do roboty będą szli, nie będą wiedzieli, co się dzieje. Można było udokumentować tego typu rzeczy. W każdym nieprawidłowości, czy jakimś niedomówieniu, najgorzej jak jest odrobina prawdy. Ja sam robiłem sobie tygodniowe głodówki. Ja sam, jeżeli mogę pokazać, w ciągu 4 miesięcy w tym roku schudłem ze 107 kilo do 83. Odżywia się pan energią słoneczną? Nie odżywiam się energią słoneczną. Odżywiam się tak jak każdy z nas i miłością, i nadzieją. Ja pierdziele, podbił stawkę. Stawka została podbita, widzowie. Jezus Maria. Odżywiam się także jedzeniem. Panie doktorze. Odżywiam się oddechem. Odżywiam się każdym elementem natury. Mam do pana prośbę. Ale chciałem dokończyć. A zjedz korę z drzewa. Wszystko w przyrodzie ma ciąg i obroty swoje. Podobnie jak w ekonomii, kiedy krąży pieniądz, to nie ma kryzysu. Przerywanie naturalnego biegu rzeczy jest nienaturalne, jest aberracją. I wszystko ma w przyrodzie nerki, wątroby, przemianę materii. Wszystko w przyrodzie ma nerki i wątroby? To po co się czeka, aż motocyklista się wywróci, zamiast wziąć nerki z drzewa? Albo wątrobę. Drewniana wątroba. Po co to robić? Tak. Po co przerywać na przykład wspaniałe rodzinne przyjęcia? Po co przerywać element? Wczoraj widziałeś tego z lewy, jak mega rolo jadł? No co no? Przegrał zakład, może dlatego. Dla challenge'u zjadł.
który jest naturalnie życiowy. Bo chcą, a są wolnymi ludźmi, czują się świetnie, uprawiają crossfit, mają dużo energii. Tylko czy pana zdaniem, panie doktorze, nie wojujmy o głos, bo pani jest fachowcem, a ja chcę pana zapytać o parę ważnych rzeczy. Czy pana zdaniem to w ogóle jest możliwe? Jest to według mnie niemożliwe, ja w to nie wierzę. Na podstawie całej mojej wiedzy, szeregu elementów, milionów śmierci głodowych, a witaminoz, niedożywień, a także pożywienia ideologicznego dla ludzi, którzy mają zaburzenia anorektyczne. To jest groźne. Moim zdaniem można robić to na własne życzenie, tylko to się propaguje i wiele ludzi może... Zobacz, to kiedyś było w telewizji. Nastolatki poza siecią. Czy mogą jeszcze żyć offline? I to? Bo to jest 2K17 i po 5 latach to się stało memem prawdziwym. Są memy te typu, wiesz, co robię offline, w życiu offline. Mówisz, tylko się liczy internet. Dla mnie też. Offline jest bez sensu. Idę do sklepu, zamawiam McDonalda. Offline życie jest bez sensu. Tylko online, widzowie, pamiętajcie. Wiele ludzi może, szczególnie młode dziewczyny, offline życie nie oddaje. Ideologiczną pożywkę dla swoich problemów dzięki temu zyskać. No chciałbym tylko dokończyć. Okay. W większości wypadków sytuacja jest taka, Liga, że dziś ludzie mają naturalny swój cykl. Ale ci państwo też mają swój naturalny cykl, siedzą zdrowi, ale wygląda na to, że nie wiedzą. Natury. No właśnie. Ale czy to jest tak, cała że do tego się trzeba jakoś przygotować mentalnie? Czy no każdy może właśnie sobie nie. według państwa przejść na tego typu odżywianie z energią kosmiczną? Znaczy, no, czy to wymaga jakiejś pracy duchowej? To jest emotka na to, co oni mówią? Popogie. Ty, nawet fajna w sumie. Tylko nie będzie widać tego długopisu chyba. Teoretycznie jest możliwe, że można przejść z marszem jutro. Ale zarąbiste. Natomiast praktycznie jest to bardzo trudne. Ja 30 lat byłem wegetarianinem, 2 lata weganinem i jest to taki naturalny proces w mojej ocenie. Czyli stopniowo. Tak. A pan ma rodzinę? Tak, tak. I też rodzina odżywia się tak jak nie, pan? Nie. Jestem też dla nich trochę kosmitą, ale już zaakceptowany. A jest pan zdrowy? Naprawdę jest bardzo zdrowy. Przez 11 miesięcy nie miałem żadnego bólu głowy, żadnej choroby, przeziębienia, kontuzję małą. I ma pan siłę sportową. Powtarzam, 20 godzin pracuję. Na rękę? 20 godzin dziennie on pracuje. Nie wiem, to jest zdrowe? Spróbujmy. 3, 2, 1, jedziemy. Tomek. Kantuje. Ja tylko stawiam opór, nie chcę się tu popisywać, ale nie, absolutnie tak. Jest. Dobra, widać. Że go ledwo mógł ruszyć. Siła. Jest moc. Zostało to empirycznie dowiedzione, drodzy państwo. Jeśli pan nie wygrałby z minimajkiem ten typ, co nie je, czy nie? Jeśli pan nas oszukuje, znajdę pana. Popoganie. Nie, no wierzę, nie, że nie ma celu, żeby nas pan oszukiwał, ani pani, żeby nas oszukiwała. No oczywiście, można. Że tak. To znaczy, może natomiast ja bym jeszcze nie ma celu, żeby trollowali. Sprawa się wydaje ostatnie nieprawdopodobna. Ostatnie zdanie, to bardzo rzeczywiście spontanicznie zdarza się, że można przejść, tak jak się zdarzyło koledze czy mi, na bretarianizm, bo to przyszło do mnie też nagle, niespodziewanie. Ja w ogóle planowałam otworzyć bar albo restaurację, uwielbiałam gotować. Natomiast przede wszystkim warto się do tego przygotować i przestrzegam przed takim porzuceniem jedzenia, takim bezmyślnym, tak, prawda, bez przygotowania duchowego, bez zmiany świadomości. Tak i jest. To, co pan doktor powiedział, zgadzam no się w pełni, mor. Że ze względów towarzyskich, społecznych i rodzinnych warto dopuścić od czasu do czasu jedzenie. Nie bez kozery mówiłem o tym, że państwo mają swoją telewizję, swoją literaturę, swoje fora. Może warto rzeczywiście prześledzić te wszystkie kanały. Ale to jest spory palec, że w telewizji, w TVP takie rzeczy propagują, nie? No równie dobrze mogą ludzi o płaskiej ziemi zaprosić i też wysłuchać i tak na spokojnie, no oni mają swoje fora, tak, jak chcecie się dowiedzieć czegoś na temat płaskiej ziemi, to tutaj się dowiecie. Czemu? Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria!